No, jest sobota, 6 rano. I tak z samego rańca naszło mnie na drobne przemyślenia. I Robert Lewandowski na przykład, albo nawet Peszko. Na Mistrzostwach Świata w swojej karierze byli tylko raz. A ja w tym momencie ruszam na swoje drugie Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata w oddawaniu gry w piłkę. Bibiana 2018. Poważne zawody, to i bardzo poważni zawodnicy powołani. Are you ready for the World Cup? No. Bo ja po prostu kocham swój gruz. Chcę ci wykrzyczeć to już. No i już na miejscu Bibiana City Center. Drobne opóźnienie. Dlaczego jest opóźnienie? Bo drużyny nie dojechały. Nawet my się spóźniliśmy, ale nie jesteśmy ostatni, się okazało. No dobra, to rozpoczynamy konkurs. Która drużyna najbardziej się spóźni? O, Coco Jumbo dojechało. Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Myślę, że przygotowany do zawodów. Jeszcze tylko 4 drużyny nie dojechały. Jest stawa, nie wygraliście konkursu na największe spóźnienie. Chujowo. Ty czekaj, nas tu nie ma, idziemy. Co celujecie? Które miejsce? Pierwsze. Tylko puchar, tylko puchar. Tu nie wyjedziemy z ostatnim miejscem. Tu przyjechaliśmy po puchar. No, nie umiemy grać w piłkę i dzisiaj pokażemy, że może umiemy trochę grać w piłkę. Panie sędzio, kiedy zaczynamy? Już zaczynamy. Co takie opóźnienie? To nie. No na kogoś trzeba zwalić, no. Organizatorzy. Na kogo to można zwalić, jak nie na sędziów? O kurwa! Ile się spóźniłeś? Ja jestem punktualny, tak jak planowałem, tak jestem. Godzina spóźnienia. Spokojnie, sytuacja jest opanowana. Jesteśmy gotowi. No i jest ostatnia drużyna, ETV dojechało. Już gotowy do gry? Gotowy do gry, przygotowany. Były grzybki. Na zagryzkę były grzybki, było fantastycznie. Dopiero teraz zauważyłem te bramki piękne. Kiedy wpadnie bramka, to chuj wini. Jak wam się podobają bramki przygotowane? No właśnie jest dobrze, bo nic nie wpadnie do naszej siatki. Optymalnie. Tak. Optymalnie. No dobra, turniej się zaczął, już za chwilę pierwszy mecz zespołu Kartofliska. Gramy z zespołem o nazwie Zapchaj Dziura. Jest to drużyna złożona z kibiców, którzy tu przyjechali. Tam dziewczyny grają jakieś, nie? No, większość. Pojawił się pierwszy problem, bo nie wiemy po ilu się gra. Po ilu się gra w końcu? Miało być po 6. Nie wiadomo, czy po 6 w polu, czy po 6 total. Organizator wydawało nam się wie. Nie wie. Brawo! Jesteś godny tytułu organizatora tego zaszczytnego turnieju. Przygotowany na pierwszy skład? Tak. But I'm starting! Yeah! No. Yeah! Oh. But not too long! Panie kierowniku, do ataku zapraszamy z Hansem. Nie Dawidzie, zapraszamy do ataku z Hansem i z panem kierownikiem. No to zaczynamy 3 napastnikami. Poszli! No i zobaczymy, co sobą reprezentuje ta Zapchaj Dziura. Przypomnę, zespół złożony przez kibiców, którzy tu przyjechali. Ale w takim słońcu? Aj! Nieprawdopodobna sytuacja, zespół Kartofliska zdobywa gola już w pierwszym spotkaniu. Rok temu strzeliliśmy w 7. Już wystarczy? Wystarczy już? A tak marzyn, kurwa. Jak wam się grało w tym napadzie? No niestety belek polskiego słabo. Się uczy. Stąd te nieporozumienia. Aj! No prawie już sam na sam wychodził, no. Ha, very good game. I know. Kurwa. Brawo. Tak się radzą legendy. Super gola strzeliłeś. Nie, pierwszy to zrobiłeś. Jak to zrobiłeś? Zamknąłem oczy. No i głupia sytuacja. Wygraliśmy z kibicami 3-0. Nie obrazicie się na ten wynik? Ja gola nie strzeliłem, więc na mnie nie ja strzeliłem, ale nie do tej bramki. No dobra, my wygraliśmy teraz pierwszy mecz zespołu LZ z Krząstawa. Nie wygracie w ogóle? ETV? ETV. Krząstawa, ETV. No, ciężko tu wskazać faworyta. Taki podejdź kurwa! Podejdź kurwa komuś! Do boku! Do boku podejdź, do boku kurwa! Zakiwał się kurwa! No jak tak Krząstawa gra? Co? A gra? Dobrze! Dobrze idzie? Dobrze idzie! Ej! Jezu! O kurwa! Prawie wyjąłeś to no. Przegrać Krząstawą to tak... Jak wygrać, nie? Hej, no przegrywacie, zrób coś. Wchodź i zrób coś. Nie mam siły. Kupili mnie w drodze na turniej. Ale proszę, żeby mistrzostwa się były bliżej. O, czekaj, bo są bezpiecznie. O kurwa!
No i chyba wygracie. A to my przyjechali tu po Buchar. Mała przerwa, żeby zorientować, co się dzieje na obiekcie. Przepraszam, za czym ta kolejka? Za nim. Hej, jak okoczamy pierwszy mecz? 1-0. W dupę? Wygraliśmy. Jak? No kurwa, my wszystko dzisiaj wygrywamy. A co za dzień, co za turniej, wszyscy wygrywali. Teraz takie się nosi? Kurwa, to jest najnowsze, wiesz, od krychowiaka z tego butiku się wybrałem i kupiłem taki za 16 tysięcy. Do portfela? Tak, dokładnie, portfel, nie. Telefon, to bo to duże telefony się robi, nie? Jakieś selfie to tak. No, jakaś ładna tutaj flaga. Kierownik, ty grasz? Gracie teraz. My gramy teraz? No. Gdzie? Czekałem na ciebie. No właśnie poszedłem sprawdzić, o której gramy. Terminarza nie ma i się okazało, że gramy już. Rzeczywiście gramy już. Z Jadwiżańskim Poznań. No i co, po takim sukcesie w pierwszym spotkaniu łapka? Podpadłem na okresie, przygotowałem się między meczami. Ten też na rezerwie? Na zdrowie, kurwa. No to zobaczymy. Grajcie coś! No właśnie. Proszę się. O kurwa. Dawaj, dawaj. Możemy odpuśćmy. Tak? Dobrze. Nie! Brawo, brawo! Jak to się stało, że znowu strzeliłeś bramkę? Nie mam pojęcia. No nie wiem, kiedy ostatni raz taka sytuacja miała miejsce. Dwa mecze i dwa razy wygraliśmy. Kurna, krusz strzelców, tak jak mówiłeś. Tak wiem? Dobra, trzeba zobaczyć, jak sobie inni radzą. Naprzód Świbie to drużyna z B klasy mazurskiej. Na Mazurach byłem dwa razy, więc w życiu. Nie no dobra, drużyna ze Śląska przyjechała. I gracie w B-klasie, który ma sponsora. Tak, Sushi. B-klasa Okręg Zabrze ma sponsora tytularnego i nazywa się Sushi Kushi Klasa B. Ale to dlatego, że nas po meczu zawsze sushi. I przed meczem też. Tak jest, drugie zwycięstwo. Więc dwie niepokonane drużyny w trzeciej kolejce się spotkają. My gramy w trzeciej? Tak wyszło. Tak? No kurwa, gdzieś to słowo, nie wiesz? No dobra, no to mamy trzeci mecz z tym Świbiem całym. Chyba wreszcie przegramy. W pierwszym składzie wychodzisz, bo w drugim meczu nie chciałeś grać. Ja nie chciałem grać, kurwa. Za karę. Ja nie chciałem grać. Za karę wchodzisz w pierwszym. Widzę ten strach. Tak. W waszych oczach. Jesteśmy posrani na rzadko. Dobrze, że kadruję tylko górę. Dobrze. W ogóle w tym turnieju mamy wielki powrót do drużyny. Pan prezes, KTS weszło. Syn marnotrawny. Powrócił. No tak, no muszę przyznać, że w KTS-ie jednak poziom jest zbyt wysoki jak na moje umiejętności. Dlatego powróciłem na łono drużyny, która wypuściła mnie w wielki świat, wylansowała mnie, zapewniła mi wysoki kontrakt w KTS-ie. Teraz wracam do siebie. Ale pięknie! Nie, no zaraz tam strzelą. No i już przegrywamy 0-1. Wykrakałeś. Trzeba coś zmienić. Hans! Your turn! Hans is on fire! La la la! Yes! Co, gol był? Nie. Nie, był czy nie? Gol! Ej, to był czy nie? Był czy nie? Gol! Od środka grają. Skoro zaczynają od środka. O, wyrównaliśmy. Bardzo dobrze, panie sędzio. No i trzeci mecz za nami i znowu nie przegraliśmy. 1-1 było. Ej, elo. Bramki nie strzeliłeś. Skończyłem się. Sprawdzamy, jaki dziekszą stawie. Same zwycięstwo? Nie. Raz nie wygrali. Raz przegraliście? No 1-0. Z kim przegraliście? No nie wiem. Obrońcą, trofeum, to jak idzie? Jak idzie? Dobrze. No, tak, no jest świetnie, no. Czego mogę rzec więcej, no. Jest fajnie, pijemy. Zajebiście. O, proszę, doping jest. To tobie? To? Jakaś pieśń pochwalna na twoją cześć? Ty kurwa! Nie masz Słuchaj, słuchaj. No, atmosfera się robi coraz bardziej domowa, no domowa. Została określona jako domowa. Dobra, kolejne spotkanie, teraz gramy z kim? Słynny Piasek Potworów na rozkładzie teraz. Co wy reprezentujecie sobą? Zobaczycie na meczu. Redaktorzy kojarzą w ogóle przeciwnika? Trybuny. To jest dlatego ta. My na nich też ławką wyszliśmy. To ja nie wiedziałem. Widziałeś? Nie? Tak, to jest ten słynny Piasek Potworów od tej trybuny. Tak. Zachodni. Od tego słynnego tweeta. La 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 la
Macie swoją trybunę? Myślę, że mamy. Specjalnie przywieźliśmy, oryginał. No nie pierdzie. Podobno ta trybuna zachodnia przyjechała z drużyną, którą pokażą nam po meczu. Panowie, niski pressing, nie! Pokażcie teraz tę waszą ławkę, bo tam wynik nie ma znaczenia. Gdzie ta wasza trybuna? Tam, gdzie zachód. Tu siadasz, gdzie chcesz. Zobacz. Teraz przekształcona została na trybunę wyjazdową. Każde zawody zabieram ją ze sobą. Nam idzie bardzo dobrze, wreszcie przegraliśmy, a zespół Coco Jumbo? Chujowo. Wszystko wygrane niestety. Wygraliście wszystko? No kurwa, nie ma jak przegrać. Dwie bramki strzeliłem. Bramka strzelił dwie bramki. Tak? No. Ja póki piłem piwo, to nic, żadnej bramki nie była. Tylko wódeczka weszła i od razu. Bez sensu oni grają. Bo oni za dużo zwycięstw mają. Gramy chyba znowu, nie? Tak. Chyba nie będzie. Następny mecz z tym groźnym przeciwnikiem tam z tyłu. To słynny Dragon. Jeden z najgorszych dragonów w Polsce. Bomba! Wódeczka zwierzchnej! Przejdzie go! Karny! Jest! Ja nie wiem, trzecia bramka tego zawodnika. I gorzołka pi, ty więcej trenuj. Za granicę jedziesz. Ty na króla idziesz, ty ciulu, ty. Króla idziesz, kurwa, no trzeba. Trzebaś policję, kurwa. I znowu nie przegraliśmy. Do Zeremis teraz też? Szampany? Tak, no, jest nowy sponsor. No tak. Kazali. Radziu, gdyby ci ktoś powiedział, że w pięciu meczach będzie mieć jedną porażkę. Uwierzyłbyś? Tak. Teraz sprawdzić jak idzie innym. Jak wam idzie w tym turnieju? Znakomicie, wszystko przegraliśmy. Strzeliliście jakąś bramkę? Nie, jeszcze nie, staramy się nie strzelić. A grałeś coś? Grałem w trzech meczach. Tak po 5 minut, żeby się nie przemęczyć. Młodzież gra, no przecież ja mam prawie 50 lat. No, no gdzie 50? No jeszcze ci brakuje 3 co lata. 2 lata. 3. A już za chwilę wielkie derby internetu. Kartofliska kontra Futrol. Do pierwszego składu pan się pcha? Kurwa, ja cały turniej się oszczędzałem. Idzie burza. I to jest kurwa synonim tego, że ja wchodzę na boisko, panie. Rok temu przegraliśmy z nimi, 1-0. Ciekawe, ile teraz przegramy. Zobacz, co się dzieje. Co? Zawodowo. Co zawodowo? Sędziowie skończyli swoją pracę o 15. Poszli już? Tak, po kolejce numer 5. To my to czekamy na sędziów, a okazało się, że sędziowie sobie poszli do domu. Będziemy sobie sędziować nawzajem. Możemy nawet gwizdać, tylko jest problem, jest jeden gwizdek. Zaczęło się nasze spotkanie na szczycie. Bez sędziego. Panie kierowniku, pan się tam na chmurach. Te chmury tam są jakieś groźne? Nie wyglądają. Kolumbusy. Co? Kolumbusy. No i zaczyna delikatnie kropić. Zaczyna się mecz na wodzie. Cześć! O kurwa! No, chyba wracamy do formy. Przegraliśmy z Futrolem 2-0. Pogoda zrobiła się nie najgorsza. Ale będą kurwa grzyby rosły. Teraz to dopiero będzie poziom rozgrywek. Na to. Ale się spociłeś. Chwila przerwy, zaglądamy na halę e-sportu. Co będziecie pomykać? W tanki. I wielki pojedynek w Sensible Soccer. Muchobór kontra... Muchobór! Muchobór! Ile jest? 0-0, nie? Jak każdy. ETV się marnuje na boisku. Powinni grać w Małysza. Patrz, klik! I rekord skoczni. No tak średnio. Była drobna przerwa w nagraniach, bo przez deszcz spieprzył się aparat. Całkowicie padł. Ale już sobie zorganizowałem rezerwowy. W międzyczasie zmienił się system rozgrywek. Teraz przeszliśmy na mecze kto z kim chce. Kto z kim chce grać, to sobie gra. Więc jest spotkanie Kartofliska ETV. Wielki rewanż za Puchar Polski. Co to? Świąteczna atmosfera. Kaju, to jest, nie, jest, nie jesteśmy na boisku czy nie, bo nie, tutaj się dzieje. Tej linii za bardzo nie ma. Prezes, nie uroś. Nic tego nie będzie, zobaczymy. O kurwa!
i przegrywamy ZTV 0-1. Nie, naprawdę. Wczoraj mieliśmy... Jest! Nie? Gol! Panie sędziu, ja bym to uznał. Koniec! I tym sposobem ETV pierwszy wasz wygrany mecz dzisiaj. Tak. Pierwszy od roku. Można przegrać z ETV? Można. Nie ma już klubu, koniec kurwa. Co nam zostało, nie? Ja pierdolę. Ojej! W tym klubie nie ma szkolenia. Zamiast szkolić zawodników, to się ściąga Szrot z Belgii, z YouTube'a. Odpady! W związku ze skargami, jakie tutaj zawodnicy przedstawiali, znaleźliśmy nową pozycję dla Hansa przed telewizorem. Mecz Belgii daje radę. Na razie bezbłędnie ogląda. Mecz o trzecie miejsce w Rosji. What are you going to watch? Belgium! Tam co, już po? Już po, trzymamy się ściśle regulaminu rozgrywek, w związku z którym jak już nam się nie chce grać, to po prostu nie gramy. Zaczęło tam pizgać. Także to jest najwyższy czas zabrać się do domu. To poczekaj, jakieś wręczenie nagród musimy zrobić, tych papier, no. No to możesz mi wręczyć. No dobra, skoro tak, to nie ma co grać dalej. Zaraz dekoracja. Ja zebrałam najwięcej punktów, wędruję w ręce drużyny Futro. Jak się patera podoba? Piękna powiem ci. Niesamowita. Panie Raczu. Powiem tak, mamy różne owady w naszym lokalu. Zrówki Faraona. No bo mamy grać karnie z kartoflami. Muszki, ale kurde takich pięknych krewąszy i pajączków nie mamy. Proszę Państwa. Pierwszych potworów. Wielka patera to nagroda indywidualna dla najlepszego zawodnika zagranicznego. Biały Lukaku Hans Blesten. Ależ to były meczycha. No i teraz została tylko dogrywka. Już nie ma dzikich plac, na których zbierałam uśmiechy. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico. Jest już po północy, to kończymy! Dzięki! Następne zawody za rok.